Pokój i dobro. Tu Hotel Foxtrot, Tango Echo. Uważny subskrybent mojego kanału z pewnością zauważył, iż mam Nano VNA, a nawet nakręcone kilka filmów o nim. Dziś chciałbym wam powiedzieć, że ceny Nano VNA spadają i dokładając około 50 zł możemy kupić wersję H. Ja jeszcze dołożyłem kolejne 50 zł, by kupić większy wyświetlacz, już planując kolejne filmy na kanale. No i to już jest pytanie, czy stary idzie do szafy i nastaje era nowego? Nie wiem, ale na pewno możemy je porównać. No to już wiecie, co będzie w dzisiejszym odcinku. Czołóweczka i lecimy! Złote litery. Pudełko wygląda, jakby w środku było coś niezwykłego, ale wiadomo, tanio nie było. Trzeba wydać ponad 200 zł, choć porównując do markowych analizatorów, cena powala. No to zaczniemy nietypowo, mianowicie przeczytamy instrukcję. Ja już wam tłumaczę, jakie tu mamy nowości. No i jak poprzednio w starym analizatorze miałem tylko 100 punktów pomiarowych, tu mam dostępne 200, 300, a nawet 400 punktów. No i w poprzednim modelu miałem tylko 5 banków pamięci, tu mam dwa dodatkowe, bo dochodzi jeszcze 5 i 6. Oczywiście numerujemy od 0. No to przejdźmy na wersję angielską, bo wyszło, że nie znam chińskiego i więcej nie zapamiętałem. Tu mamy to, co mówiłem, 400 punktów pomiarowych i dwa dodatkowe banki pamięci do zapisu kalibracji, a dodatkowe wejście na kartę SD daje mi tu nową funkcję, robienie screenshotów bezpośrednio z analizatora. Na dole analizatora możemy znaleźć złącze USB-C, a na jego górze możemy znaleźć wejście na kartę SD i to dla mnie jest nowość, bo w starym modelu Nano VNA tego nie miałem. Również stary analizator miał zakres do 900 MHz, tutaj producent się chwali, że zakres się kończy na 1,5 GHz, ale z opinii użytkowników jest to bujda i równie dobrze możemy sami sobie losować wyniki w pasmach gigahercowych. Cała rzecz rozbija się o wysoki błąd pomiaru dla wersji H i po miarach w gigahercach. Zestaw do kalibracji jest ten sam, beczka tylko nie na swoim miejscu i wyszło, że już bawiłem się tym analizatorem. W zestawie gratisowo daje nam jeszcze taki rysik do stukania po ekranie. Może zlitowali się nade mną, bo w starszej wersji musiałem leśnym patyczkiem stukać w ekran. No ale patyczek wydaje się być niepotrzebny, bo dodają też taki mięciutki trójkącik, którym bardzo łatwo można stukać w ekran. No i oczywiście jest na tyle miękki, że tego ekranu nie porysuje, tak byśmy na przykład stukali sobie długopisem. No i kabelek dają nowy, RG316. W porównaniu do starszej wersji poprzednika ma troszeczkę lepsze parametry. A co za tym idzie? Pomiary będą troszkę lepsze. No to moja starsza wersja analizatora ma takie wymiary, jak obecnie nowy ma wyświetlacz. No ale kupiłem wyświetlacz 4-calowy, wersja H z tym małym wyświetlaczem ma takie same możliwości. Różni się tylko i wyłącznie ekranem. Dobra, żeby nie było, że instrukcja kłamie, pokażę wam te nowe opcje na analizatorze. Mamy tu nową opcję screenshot, której możemy skorzystać zapisując dane do karty SD. A w Stimulusie Sweet Points teraz dokładność wzrasta nam do 401 punktów. W starszej wersji było tylko 100, więc tu mamy 300 punktów pomiarowych dodatkowo. Całkiem nieźle. No i wypada porównać starą wersję Nano VNA do wersji H. Ja tutaj skupię się na odczycie z obu sztuk, by zobaczyć, jak bardzo różnią się od siebie. No a skoro jesteśmy w lesie, wykorzystamy leśną infrastrukturę. Tutaj akurat można zauważyć kawałek fidera, który prowadzi do jakiejś anteny. Odkrycie rezonansu tej anteny może być utrudnione przez stałe połączenie kabla, dlatego użyjemy tego zestawu antenowego, bo będziemy mierzyć kabel wraz z anteną, dla dwóch punktów znajdujących się na początku naszych amatorskich pasm. Będzie to odpowiednio 140 MHz i 430 MHz. Wyniki zbierzemy z dwóch analizatorów. Zakres pomiarowy dla 70 cm ustawiłem od 420 do 450 MHz. 400 punktów pomiarowych świetnie sobie z tym radzi. I dla 430 MHz odczyt dla wersji H mamy 68 ohmów i 30 nanohendrów.
No to zapisujemy sobie na kartce i teraz czas na starą wersję nano VNA. Oba urządzenia zostały skalibrowane na tym samym przedziale przy użyciu tego samego zestawu kalibracyjnego. Jak zwykle z oszczędności czasu zrezygnowałem z spinania z worki open, a kalibrację zrobiłem tylko dla jednego portu, pomijając kalibrowanie portu drugiego. Tylko 100 punktów pomiarowych na tak szerokim przedziale w starszej wersji daje znać o sobie przez wariowanie wykresu. Wartości poza punktami pomiarowymi są uśredniane, a że odstępy między nimi są spore, jest to jak porównywanie tira do ciężarów. Oczy dla 430 MHz różni się od 2 do 8 ohmów, w zależności jak zawieje, i 5 nanohendrów. Teraz zabawa na 2 metrach. Przedział pomiarowy ustawiłem od 130 MHz do 150 MHz. Ta sama metodyka kalibrowania co poprzednio. I odczyt na początku pasma, to jest 140 MHz, wynosi około 65 ohmów i 2 pikofarady. Tamto było dla wersji H, teraz mamy starą wersję. No znowu nam troszeczkę wykres świruje. Nie wiem, może mam lewą sztukę, albo po prostu zbytnio nie dbałem o nią. Zwykle czekam, aż losowanie wyników się zakończy. No i na 2 metrach mamy jeszcze mniejszą różnicę w pomiarach, bo tylko 1 ohm i 1 pikofarad. Im niżej będziemy przesuwać się w dół częstotliwości, to wyniki będą coraz lepsze. Na KF-ie stary analizator bardzo dobrze sobie radzi, więc jeśli kupujesz nano VNA i będziesz mierzył antenę na KF-ie, stara wersja w zupełności Tobie wystarczy. Jeśli chcesz lepszą dokładność powyżej 400 MHz, to wersja H jest już dla Ciebie, albo jakbyś chciał skorzystać z 400 punktów pomiarowych i mierzyć od razu większe przedziały pas. A dla niektórych wszystko to będzie nieistotne i kupią sobie wersję H z czterocalowym wyświetlaczem, bo ich stać wydać 100 zł więcej u Chińczyka. A najistotniejsze będzie tutaj duży wyświetlacz i większy komfort w odczycie wyników i analizie wykresów. Podsumowując, jeśli jeszcze nie macie analizatora wektorowego, to sobie kupcie jaki potrzebujecie. Bo ceny są teraz bardzo dobre, a możliwość analizy własnych anten za 100-200 zł daje nam znacznie większe pole manewru przy konstruowaniu lub poprawianiu. Wszystkim oglądającym dziękuję za lajki i komentarze. Ja tymczasem żegnam się z Wami i gorąco Was pozdrawiam. Dbajcie o siebie i do usłyszenia na pasmach.